Dzień dobry. Korzystając z ładnej pogody, postanowiłem wyjść sobie na chwilę na spacer, na łono natury, w tygodniu trochę poodpoczywać, przewietrzyć się. Nie zawsze gdzieś trzeba mega Uber daleko jechać, żeby był jakiś pomysł na materiał. Ja sobie tak właśnie w przerywniku pomiędzy jakimiś wyjazdami za dwa dni jedziemy z Moniką dalej, koleją i w las generalnie, więc mam nadzieję, że coś fajnego się urodzi. A w międzyczasie właśnie tak sobie pomyślałem, oglądając różne kanały innych osób, które troszkę mnie bardzo inspirują, był poruszony temat tak zwanego EDC, Everyday Carry, z angielskiego po polsku ładniej, ekwipunek noszony codziennie. Nazwa często się pojawia w bushcrafcie czy w survivalu, tak pojęciowo, czy no, samolot leci niedaleko, będzie tutaj lądował, jesteśmy niedaleko lotniska. Ostatnio byłem przy lotnisku w Pruszczu Gdańskim Wojskowym, latały śmigłowce, teraz niedaleko Rębiechowa, lotnisko cywilne, latają cywilne odrzutowce. W związku z tym trochę rozproszyły, ale lecimy z tematem dalej. Więc jest coś takiego właśnie w temacie leśno-bushcraftowym jak EDC, ekwipunek dźwigany codziennie. I dla tych moich obserwujących tutaj widzów generalnie ten temat jest na pewno wyświechtany, jak zdarta płyta generalnie, ale ja też liczę właśnie na jakieś nowe twarze, dla których to będzie wprowadzenie do tematu, a z drugiej strony starych wyjadaczy, no to jest to zawsze jakiś przyczynek do dyskusji. Możecie się podzielić z tym właśnie, co wy na ten temat uważacie lub raczej co nosicie codziennie. I tak mogę śmiesznie powiedzieć, że zbieranie, dobra, inaczej, od początku. EDC nie musi mieć swojej nazwy, żeby istniało. Są to wszystkie te rzeczy, które nosimy na co dzień przy sobie, jak nazwa sugeruje. Po prostu ich nie nazywamy w ten sposób, ponieważ wychodząc z domu z kluczami do domu, co, zapalniczką dla palaczy, dalej co mamy, telefon komórkowy, klucze do samochodu. To jest najczęściej zwykłe takie EDC, takiego przeciętnego, nieświadomego właśnie jeszcze bushcraftowca, przyszłego, przy odrobinie szczęścia, który się w lesie nam zakocha. No i to są rzeczy, które umożliwiają mu się wydostanie z domu, zabezpieczenie tego domu, przedostanie się samochodem z punktu A do B i zakup drogą kupna jakichś materiałów, które by potrzebował. I to by tak wyglądało właśnie w takie nieświadome, nienazwane EDC. Jakkolwiek człowiek przebywając trochę sam w lesie, wędrując generalnie, to tak właśnie widzi, że to no, jest troszkę bardzo zależny od rzeczy, które nie znajdują się bezpośrednio przy nim, które ktoś może posiadać lub które mogą się znajdować gdzieś. I w tym wypadku zaczyna się powoli myślenie, na wszelki wypadek, co by było dobrze mieć na sytuację, która może mnie spotkać, a ja będę sam. I wtedy włącza nam się coś takiego jak mnie, na początku pamiętam taka radosna fala zbieractwa, jak odkryłem wreszcie EDC, czyli dochodzi nam nóż, ładowarka na telefon, dalej jakieś zapasowe różne rzeczy, baterie, czołówka. I właśnie ten proces radosnego zbieractwa skończył się tym, że mam bardzo pokaźną torbę, tak na około 15-litrową, która jest zapakowana różnymi rzeczami, które się zawsze przydadzą. Ona ma w sumie w sobie wszystkie rzeczy, które kiedykolwiek by mi się przydały i się przydały, albo których akurat nie miałem, więc później dołożyłem do niej, żeby mieć. Ona na chwilę obecną stanowi moje EDC samochodowe, czyli jest zawsze po prostu w bagażniku, ponieważ już po tej procesie nowicjatu, właśnie takiego wczesnej radości gromadzenia właśnie rzeczy, które mogą się przydać, się okazało, że po prostu jest urosła do abstrakcyjnych, niemożebnych rozmiarów i no nie jest tym EDC, do którego da się na co dzień korzystać. Torbę możemy gdzieś zostawić, jak jest właśnie ciężka, czyli przejdę sobie z samochodu do jakiejś przykładowo innej hali produkcyjnej w pracy czy coś takiego. Nie mam jej, ona nie jest EDC, ja jej nie noszę cały czas, nie mam przy sobie, coś będzie potrzebnego. Nie będę miał, więc mówię, torba była pierwszym fajną opcją na zasadzie zachwycenia się, ile to rzeczy przydatnych można dookoła siebie zgromadzić w torbę, za rączkę i przenieść. Później zaczęło się coś bardziej takiego świadomego, czyli u mnie się uruchomiało myślenie takie linia zero, co tak naprawdę jest mi faktycznie niezbędne, a przy tym mogę mieć zawsze, naprawdę zawsze ze sobą, chyba żebym wyszedł na dwór bez spodni. Więc właśnie etap torby, nerek, plecaczków jakichś małych już mam za sobą. Tego tak naprawdę nigdy nie będę miał zawsze przy sobie. To co wychodząc z domu zazwyczaj staram się mieć, żeby nie wywoływać kontrowersji na mieście, no to spodnie. I okazało się, że po prostu zasobnik na takie najprzydatniejsze swoje rzeczy zrobiłem sobie właśnie ze spodni.
Zakochałem się już parę lat temu w bojówkach, więc jest to dobry rodzaj spodni do tego typu właśnie działalności. W związku z tym mam po kieszeniach po prostu to poukładane rzeczy, które naprawdę uważam, że są mi potrzebne, niezbędne. Jest to właśnie linia zero. W jednej z kieszeni mam apteczkę taką mini, która zawiera wszystkie rzeczy do zaopatrzenia, do opatrunku skaleczeń, rozcięcia skóry, poważniejszego, jakiegoś głębszej rany. Tu mamy tam gazę solofizjologiczną i bandaże generalnie, więc no jest to coś, co już nas odróżnia od 99,9% ludzi, gdzie coś się takiego właśnie wydarzy, że byłoby trzeba to użyć, no żeby nie szumiało, bo wieje. A my będziemy się rozglądali tempo dookoła po prostu, no bo takich rzeczy nie mamy. Apteczka to jest ważna rzecz, tym bardziej jeżeli wymyślicie, to raczej się spodziewajcie, że wasze otoczenie jest opcja po prostu duża, że nie będzie z tych myślących. No to jest filozofia grupy, psychologia grupy, po prostu mi jest na coś więcej, tym ktoś coś zrobi, niekoniecznie ja. W tym wypadku ja. Wiadomo rzecz, to jest właśnie apteczka jako pierwszej pomocy, źródło ognia, zapalniczka, latarka. To są takie rzeczy, które tutaj w biegu życia i prywatnego, i zawodowego, po prostu lekko takiego outdoorowego, to się przydaje. Zupełnie oddzielną rzeczą do zrecenzowania właśnie takiego EDC właśnie z pomyślunkiem, to jest linia 0,5, czyli 0,5, to jest takie mniej coś niż 0. Jest to w pełni autonomiczny portfel, który zabiera właśnie też dużo takich EDC-owych rzeczy, gdzie przy jego zawartości czuję się sam z sobą w miarę spokojnie. Portfel jest od Baribala, to w ogóle polecam, bo tutaj też zrecenzuję przy okazji ten wynalazek, więc jest to najlepszy portfel w moim życiu. Po raz pierwszy kupiony świadomie, nie za modą, kolejny skórzany portfel, który to nabywa pewnych takich cech niefajnych, zapachowych po dłuższym noszeniu właśnie w spodniach, więc spodnie, ten portfel skórzany elegancko, nie elegancko, tak naprawdę nie wiem, czy my w ogóle się zastanowiliśmy, czy to w ogóle jest materiał, z którego my tak naprawdę chcemy korzystać. Ja właśnie tutaj się zakochałem właśnie w kordurze, to jest materiał, materiałowy o gęstości 600D. Więc jest odporny na starcia, ja go już mam 2 lata i jest po prostu, no wygląda jak nowy. Baribal jako firma umożliwia spersonalizowanie pod zamówienie swojego właśnie portfela. To też jest fajne, więc można sobie dodać rzeczy, które się chciałoby mieć właśnie, a usunąć te, których nie trzeba. Cenowo też jakoś nie zabił, ja tam nie będę kłamał, to chyba kosztowało 130-140 zł z tego co pamiętam, no ale to jest rzecz po prostu pancerna nie do zdarcia. Jak widać, tu fan EDC, więc portfel też nie udaje o tym, że jest jakimś tam pięknym elegancjem i tak dalej. To jest rzecz, która ma robić robotę. Tutaj mamy właśnie, jak widać, ładne logo Baribala. Firma polska, bardzo fajne, robi rzeczy konkretne, wytrzymałe. Tu pełne zabezpieczenie tego, że możemy znajdować się na outdoorze. Więc wszystkie kieszonki zabezpieczone są rzepami. No i co? Teoretycznie powinienem tu mieć kasy, no ale nie mam takiej karmy, więc tej kasy tutaj za dużo nie mam. Z rzeczy takich EDC-owych, no to co? Ołóweczek, jak tutaj widać, mój gdzieś z Ikei się zgubił, więc generalnie musiałem sobie dorobić taki we własnym zakresie. Więc coś do pisania, jest to ważne, gdy przykładowo właśnie jest szybka rzecz do zanotowania, jak ktoś nie ma dobrej pamięci, szczególnie do cyferek, tak jak ja, no to od razu te cyferki sobie tutaj wynotowuję właśnie w odpowiednio właśnie przygotowanym kawałku właśnie notatnika i mam takie coś do pisania zawsze, więc nie szukam, nie zastanawiam się, że mam. Z rzeczy, które się przydają, no to oczywiście, o, tutaj też mini apteczka, mówię, to naprawdę my o tym nie myślimy, ale właśnie takie rzeczy jak zacięcia się mogą zdarzać, więc zestaw plasterków. Ja tutaj nie mam akurat żadnego stolika, znowu to robię na spontana film, czyli to tak wygląda trochę jakbym ten change money. Zestaw plastrów, właśnie, który się mega przyda na większe i mniejsze skaleczenia. To, co czyni tutaj w pełnym EDC-owym sprzętem ten portfel, to jest coś dodawanego gratis i często wyśmiewanego przez profesjonalistów, właśnie taka multikarta, tool. Ale ja powiem szczerze, że mnie to daje radę. Daje radę przede wszystkim. No to źle zabrzmi, że przede wszystkim. W 90% otwieracz tutaj daje do butelek radę. Ale to, co też dało radę, no to przykładowo tutaj właśnie coś, co robi nam do
śrubokręt. Korzystałem z tego, już była z tego okazja korzystać, nie było niczego innego w waszym okolicy, ja sobie przypomniałem, że coś takiego mam. Więc z ostrza, śrubokręta i otwieracza korzystam, to się naprawdę przydaje. Fajnie pamiętać właśnie, że coś takiego ma się ze sobą. Tutaj dodatkowo mamy klucze. Czy tutaj jest opisane? Tutaj niestety nie jest opisane do jakiego rozmiaru, ale klucze heksowe do śrub z łbem sześciokątnym generalnie. I tak. I to właśnie to są rzeczy, które mogą się przydać, ale jak mówiłem, ja z tamtych trzech wcześniej korzystam, więc mam to ze sobą, mówię, i kawałek czegoś ostrego plus otwierasz, po prostu to robi robotę. Tak, to jest moment, czy w momencie, jeżeli bym swoje spodnie właśnie gdzieś zostawił. Tak patrzę, czy ja tutaj coś, bo znowu na spontanie nie przygotowałem się. W każdym razie portfel właśnie, jak widać, tutaj jest bardzo fajnie zorganizowany. Apteczkę pokazałem właśnie narzędzia tnące, no karty jak karty generalnie, więc tutaj jest fajna podwójna kieszeń. O, trzy kieszonki osobno, zamykane na zameczek, czyli rzeczy, które się tam znajdują, nie wypadną. Opla. I jedna wilgachna kieszeń właśnie na spodziewane kiedyś pieniądze. Ostatnia umiera nadzieja. Portfel nie jest mały. On jest większy niż... No nie mam teraz nawet miarki, żeby zmierzyć, no ale z drugiej strony to by głupio wyglądało. Nie jest to portfel kompaktowy. On trochę wygląda i po prostu no, spełnia rolę też właśnie małego takiego zasobnika. Więc to jest dla osób, które nie będą chodziły w ciasnych rurkach. Raczej właśnie takie bojówki, kieszeń gdzieś jakaś środkowa. Niekoniecznie przy pasie, bo będzie to troszkę odstawało. Ale to jest cecha. Po prostu ja lubię, mnie to nie przeszkadza, więc... Mogę się trzymać. O, kolejna fajny patencik, więc właśnie, żeby gdzieś go nie zgubić, jak jesteśmy w terenie, tutaj za kółeczko sobie przypinamy i to nam fajnie dynda. Ułatwienie, jesteśmy na autostradzie, to są już takie rzeczy z życia. Mamy ten bilecik na autostradę, więc portfel leży, to żeby bilecik się nie zgubił, taka śmieszna zakładka też daje radę. Więc jest to naprawdę moje fajnie, wszystko przemyślane. Portfel jest generalnie zamykany na rzep. Rzep ma dużą powierzchnię, nie zużywa się, nie brudzi, więc nie macie co się martwić właśnie, że kupicie rzep i za 2 miesiące będzie zasypiony i to nie będzie działało. Mam ten portfel 2 lata, korzystam z niego codziennie, mój podstawowy i roboczy. Daje radę. No oczywiście co z tyłu, na pieniążki. No monet już mam więcej niż papierowy generalnie, więc tutaj jest się czym chwalić, trzeba uważać, żeby nie powypadało. Tak, więc właśnie no, to jest takie wprowadzenie małe do EDC, do rzeczy, o których często nie myślimy, najczęściej od czegoś zapomniałem z domu, a to jest właśnie trochę takiej dyscypliny w głowie, ponieważ no, o ile w mieście, w domu, to czy w pracy, to nie ma problemu, że czegoś zapomnimy, o tyle właśnie jak się udamy gdzieś dalej na jakąś autonomiczną wycieczkę, mamy tylko siebie, ewentualnie nasz plecak, no to warto mieć po prostu dyscyplinę pewnego zestawu rzeczy, które zawsze mamy przy sobie i to nie jest w ogóle do zastanowienia się, czyli właśnie... No tutaj, jeżeli idzie o, schodząc tego z portfela, to tutaj nam wchodzi właśnie jeszcze przykładowo multitool. Ja szczerze mówiąc, szybciej bym się nie wrócił po telefon do domu, czy po dokumenty od auta, wróciłbym się, jakbym zapomniał tego multitoola. Od momentu, jak mam to od 5 lat, tutaj to jest Leatherman Wingman, bo wiem, że przy recenzjach widzowie lubią, jak się podaje konkretny model. Więc ja to mam od 5 lat generalnie i to naprawdę jest warte swojej ceny. Jedna z niewielu rzeczy, które mam od 5 lat i ona służy. Niczemu nie można się tutaj do tego przywalić. Więc właśnie to, coś takiego, to też oprócz tych podstawowych rzeczy, które pokazałem, to ten multitool musi być, bo on też po prostu robi 90% potrzebnych, niespodziewanych rzeczy. To jest od wyciągnięcia i skorzystanie z tego multitoola. Jak wspomniałem właśnie o źródło ognia, tak to mówiłem, o zapalnić CO latareczce generalnie. I czy jak ja się tutaj pomerdam, coś jeszcze znajduję? Nie, to jest moja podstawowa linia zero. Jak widzicie, bez żadnych toreb, saszetek, nerek czy plecaka mam coś, co no, teoretycznie w jednym miejscu trochę by zabierało miejsca, ale ja to mam w spodniach, które są non-topper na mnie, jak gdzieś wychodzę, rzecz jasna. Więc nie muszę się bać, że właśnie a to nerka zapomniałem, a to na wszelki wypadek nie wezmę, bo w sumie dzisiaj może mi się nie przydać. Nie, po prostu mając spodnie, mam też właśnie takie wyposażenie ze sobą, co jest właśnie ważne, szczególnie jeżeli nie pracuje się w dużym ośrodku miejskim i do niektórych rzeczy, nabycie których rzeczy jest, czy pożyczenie jest utrudnione ze względu na brak czegokolwiek w okolicy, poza polami, które się rozciągają aż po horyzont.
bo taką mam też właśnie małe środowisko swojego codziennego bytowania. No i co? I to byłoby, co byłoby na tyle. Troszkę gadania właśnie wyszło, mam nadzieję, że w miarę sensem, bo akurat dzisiaj znowu słońce przyprażyło i tak sobie pomyślałem, no nie muszę nigdzie zawsze gdzieś jechać po prostu, żeby robić materiał. Czasami może być to luźniejsza pogadanka i takie formy też chciałem właśnie w kanał wpleść. Zachęcić właśnie do dyskusji, do wymiany uwag, bo nie ukrywam, że na wiele, wiele rzeczy, do których doszedłem, to przyszedłem też na skróty, po prostu kierując się tym, co już powiedzieli, nakręcili inni, więc po prostu dokładam swoją cegiełkę do tej globalnej wiedzy, encyklopedii właśnie takich pojęć. Więc mówię, no EDC to nie jest pojęcie tylko leśne, ono się tam właśnie ładnie przyjęło generalnie, ale to służy, mówi właśnie o takiej dyscyplinie noszenia tych podstawowych rzeczy ze sobą pod kątem, że no nie można patrzeć zawsze na kogoś, że może ten ktoś to będzie miał. Nie, ja jestem tym kimś, ja to mam. To co, do usłyszenia wtedy, do zobaczenia następnym razem. Tym razem teoretycznie planuję być gdzieś w terenie. Na razie.